Był przód, był Serba. Serba był. Serba był Gajowy, naprzód, tak? No. Gajowym. Mhm. A potem był Schubert. A jak wojna wybuchła z Niemcami, to z Kozaków ludzie poszli na wojnę? Z waszych rodzin? Nie. Jak nie, Maryśka? Juśko Kuś poszedł. A no. W ruskim wojsku był. No. Czekaj, kto to jeszcze? Dużo nie było. Parę nie, poszło. Parę poszło tylko osób. No to znaczy wyzwali ich. Tak, żeby tak zabrali, tak zagarnęli, tak naprawdę nie, tego, nie. To, tego to nie było. Tego. Potem, to, potem, to jeszcze było? Potem tu Niemiec to zabrali dużo. Ale to dopiero jak Niemcy przyszli, tak? W 41. Na roboty wybiliśmy. Ale tak, na wojnę to nie poszło dużo ludzi. Mhm. A jak Rosjanie przyszli, to... Jaśk Wolczyn był. Mhm. A jak Rosjanie przyszli, to zabrali kogoś na Syberię wtedy? W 39, czy nie? No, czy was zostawili w spokoju? Od nas nie, od nas, ani z Kozaków, ani tam od nas, a byli wszyscy przeszukowani co nocy, bo mówili, że mogą przyjść i, no, i zabrać. Bo tylko nocami padali i zabierali. Mhm. I tak, ale tak to nikogo nie wywieźli na Sybir. Ani z Kozaków, ani tam od nas, ani z Zapnicy, ani tutaj z okolic, tak blisko nie, ale tam już z Łuki, z Trościańca, więc to tam przecież już z tego, z Trutyna, pod Lipce. To z tamtych wiosków to było, to bardzo dużo ludzi powozili do Rosji, bardzo dużo. Mhm.